Dziś zabierzemy was do obiektu, przy którym już raz byliśmy. Nie udało się wówczas dostać do środka. Tym razem mamy nadzieję, że się uda. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, coś poświecić, ale znaleźliśmy, wydawało nam się, wejście, opuściliśmy nawet kamerę, jednakże stwierdziliśmy, że nie ma szans, nie wejdziemy. Dzięki świeżo nabytej umiejętności teleportacji wraz z urbexową ekipą Adamski Team tym razem udało się dostać do wnętrza tego przepastnego obiektu. Mnogość pomieszczeń, pięter, drzwi, żelbetu znajdującego się w tym budynku naprawdę robi wrażenie, a całość jest wręcz przytłaczająca. Jak widzicie na filmie, obiekt ten parę lat temu zrobił się niezwykle atrakcyjny i możecie sobie porównać jego stan na chwilę obecną, a tym, co oglądaliście wcześniej. Niesamowita zmiana oczywiście na gorsze. Zdemontowane blachy, powyrywane wyłączniki, powycinane kable. To jest obraz tego, co znajdujemy tam w chwili obecnej. Mam przed oczami zdjęcia z poprzednich wypraw innych eksploratorów i obiekt ten wówczas naprawdę to była perełka, nie to co w tej chwili.
po spędzeniu kilkudziesięciu minut pod ziemią i spenetrowaniu zasadniczo każdego pomieszczenia wracamy na powierzchnię. Do zobaczenia w następnym odcinku.